dobry, witamy w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu poznajfakty.pl. Szanowni Państwo, spotykamy się z naszymi użytkownikami, którzy mają wiele pytań dotyczących problemów prawnych. Tym razem pochylimy się nad pytaniem pani Pauliny, która pisze, że jest po rozwodzie już około 10 lat. No i posiada dziecko z eksmałżonkiem, którym ojciec tym dzieckiem w ogóle się nie interesuje, z tego co pani pyta, że syn nawet go nie zna. Syn jest dzieckiem niepełnosprawnym i ma podejrzenie choroby genetycznej, ale do odpowiedniej diagnozy potrzebuje badania krwi zarówno matki, jak i ojca, czyli byłego męża. Jest to, z tego co pani pisze, proste badanie dotyczące poziomu cholesterolu, ale były mąż nie chce zrobić badań i pani pyta, czy jest jakaś możliwość zmuszenia go do tego. Proszę Państwa, no niestety muszę powiedzieć, że nie jest to prosta sprawa, ponieważ polskie prawo w zasadzie nie zna instytucji przymuszenia osoby do poddania się jakimś badaniom, z wyjątkiem badań o charakterze psychiatrycznym, kiedy mamy do czynienia z osobą no właśnie cierpiącą na problemy tego rodzaju. Gdyby chodziło o badanie dziecka, na które ojciec nie chciałby się zgodzić, to jak najbardziej można wystąpić do sądu o wyrażenie takiej zgody zastępczej, czyli orzeczenie sądu zastępowałoby zgodę ojca na poddanie dziecka badaniom. Natomiast w tym przypadku takiej możliwości ja nie widzę. Nawet w przypadku tak zwanych badań DNA dokonywanych celem ustalenia ojcostwa, też sąd nie ma możliwości zmuszenia ojca czy osoby, no, co do której podejrzewa się, że może być ojcem, zmuszenia poddania się takiemu badaniu. Wówczas na podstawie innych okoliczności, innych dowodów jest orzekane ojcostwo. Więc to, co mogę na tym etapie doradzić, no to jednak próba podjęcia jakichś negocjacji i przekonania byłego męża do wyrażenia takiej zgody. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego proponowałbym też dyskusję i taki głębszy kontakt z ewentualnym lekarzem, czy do tej diagnostyki rzeczywiście tego typu badanie jest zupełnie niezbędne. Ja oczywiście nie jestem specjalistą z zakresu medycyny, nie jestem lekarzem, natomiast to trudno mi sobie wyobrazić, żeby tego typu diagnoza nie była zupełnie możliwa, żeby brak zgody ojca na poddanie się przez niego badaniu krwi na poziom cholesterolu absolutnie wykluczał dokonanie diagnozy, bo przecież no, wiele jest takich sytuacji, w których nie można dokonać takiego badania, chociażby z tego powodu, że przecież ojciec może nie żyć, albo może przebywać przez dłuższy czas za granicą i tak dalej. I z wielu innych przyczyn takiego badania nie można dokonać. Nie wydaje mi się, żeby to było taką absolutną przesłanką uniemożliwiającą dokonanie diagnozy, więc proponowałbym również ustalić tę sprawę na poziomie medycznej procedury. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.